Dwa tarnowskie zespoły, Old Boyek i Old Boyów, w piłce ręcznej wystartowały w turnieju w Brzegu. Były piłkarki ręczne Pałacu Młodzieży zwyciężyły w tym turnieju, pokonując inne zespoły z kraju. Jesteśmy po turnieju w Brzegu, który odbył się 6 października. W turnieju brało udział 8 drużyn, w tym jedna męska z Tarnowa Wialan Tarnów i jedna damska z Tarnowa Blue Flu Tarnów. Na tym turnieju zajęłyśmy pierwsze miejsce i zdobyłyśmy puchar, tak? Proszę tutaj. Wygrywając 3 mecze. Jesteśmy w ogóle byłymi zawodniczkami Pałacu Młodzieży. Spotykamy się raz w tygodniu na hali przy gimnazjum numer 4 grzecznościowo u naszego trenera. Wyjeżdżamy na turnieje Masters, staramy się promować miasto, staramy się bawić piłką ręczną, aczkolwiek zaszłyśmy już tak daleko i weszłyśmy tak w to granie, że bardzo byśmy prosiły o udostępnienie nam jakiejś dla nas, jak i dla naszych kolegów, udostępnienie jakiejś hali sportowej. W kwietniu 2018 roku organizowaliśmy razem z kolegami z grupy męskiej turniej Masters pod patronatem prezydenta miasta Tarnowa. W przyszłym roku też taki turniej planujemy tutaj zorganizować. Na którym też zajęłyśmy pierwsze miejsce. Tarnowianki przygotowują się do kolejnych startów, licząc na to, że znajdą się w mieście firmy i instytucje, które wesprą zespół finansowo lub chociażby poprzez zakup zapasowego kompletu koszulek czy wynajmu hali do treningów.